dziesięć państw bez wolności słowa, gdzie łamane są prawa człowieka. Białoruś. System polityczny Białorusi po 1994 roku przerodził się w Republikę Prezydencką z wyraźnymi cechami państwa autorytarnego. Prezydentem niezmiennie pozostaje Aleksandr Łukaszenka, który oskarżony jest przez wielu obywateli społeczność międzynarodową o łamanie praw człowieka. Przez lata adwokatem białoruskich interesów na arenie międzynarodowej pozostawała Rosja, jednak po 2000 roku stosunki białorusko-rosyjskie weszły w fazę regularnych napięć i konfliktów, co nie znaczy, że sytuacja z wolnością na Białorusi się poprawiła. Kuba. Prawa człowieka były powszechnie łamane za czasów dyktatury Batisty. Są one również łamane od czasu przejęcia władzy przez Castro. Dokumentowanie morderstw politycznych oraz innych przypadków łamania praw człowieka zajmują się organizacje pozarządowe. Kubański kodeks karny przewiduje kary więzienia do 20 lat za czyny, które zagrażają integralności państwa. Prowadzona w 1999 roku ustawa 88 przewiduje z kolei kary więzienia za stwarzanie zagrożenia dla socjalistycznego Państwa. Mimo to reżim ma wielu zwolenników wśród Kubańczyków, głównie tych starszych, którzy pamiętają rządy Batisty bądź następstwa rządów Batisty. Twierdzą oni, że Castro jest zły, ale nie tak zły jak Amerykanie, którzy rządzili tam wcześniej. Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska jest jedno z nielicznych obecnie na świecie monarchii absolutnych. Krajem rządzi król i premier, noszący też tytuł Strażnika Dwóch Świątyń. W państwie nie ma konstytucji, choć istnieje ustawa zasadnicza nadana przez króla Fahda w 1992 roku, określająca uprawnienia rządu oraz obowiązki króla. W Arabii Saudyjskiej istnieje kara śmierci, chłosta i tortury. Organizacja Freedom House zaliczyła Arabię Saudyjską do grupy państw, w których systematycznie łamane są prawa człowieka kara śmierci grozi za zabójstwo uczestnictwo w proteście politycznym gwałt apostazję rozbój przestępstwa narkotykowe przejawienie skłonności homoseksualnych i czary ciekawe czy wróżby walentynkowe to też czary nieźle birma Państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską w maju 2008 roku odbyło się referendum konstytucyjne, które choć krytykowane za nadużycia przez birmijską opozycję oraz międzynarodowe organizacje praw człowieka rozpoczęło powolny proces demokratyzacji kraju. 7 listopada 2010 roku odbyły się pierwsze od 20 lat wybory parlamentarne, w których zdecydowane zwycięstwo odniosła Partia rządząca, no bo kto inny? Birma, w której pomimo wprowadzenia wielu reform, wciąż nie zamieniono skostniałych zasad cenzury. Uzbekistan. Brak niezależnej prasy i prześladowania wobec dziennikarzy skutecznie blokują przepływ informacji. Uzbekistan jest unitarną republiką, w której funkcjonuje system prezydencki. Głową państwa jest prezydent Republiki Uzbekistanu. Zachodni obserwatorzy wskazywali na naruszenie praw człowieka przez reżim. Wybory parlamentarne z 2004 roku znane przez władze rosyjskie za przejrzyste, w pełni demokratyczne i prawidłowo zorganizowane wywołały falę krytyki ze strony obserwatorów zachodnich, zwłaszcza tych działających w ramach OBW. Zwrócono uwagę m.in. na niedopuszczenie do wyborów działaczy opozycyjnych oraz całkowitą kontrolę środków przekazu przez administrację Karimowa, który jest dyktatorem. Gwina Równikowa. Poważnym problemem związanym z Gwineą Równikową jest nieprzestrzeganie przez ten kraj praw człowieka. Oczywiście według organizacji Freedom House gwina Równikowa jest jednym z najgorzej przestrzegających praw obywatelskich krajem i najgorszym politycznie krajem świata. W kraju obserwowana jest dyskryminacja walcząca o niezależność wyspy biokoludności Bubi. Władza ograniczyła też wolność prasy, słowa i zgromadzeń. Najwięcej zarzutów dotyczy łamania praw człowieka osób przebywających w więzieniach. Liczne są przypadki stawiania niesłusznych zarzutów, a oskarżeni podczas niedbale prowadzonych procesów nie mogą się bronić. W więzieniach wobec aresztowanych stosuje się tortury, ponadto w państwowej władzy na każdym szczeblu szerzy się korupcja. Gwina równikowa to także miejsce, gdzie kobiety i dzieci zmusza się do nielegalnej pracy i prostytucji. Pochodzą oni z sąsiednich krajów, ale też i Azji. Iran. W Iranie istnieje policja religijna i sądy religijne, które sprawują całkowitą kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia. Odejście od islamu jest karane śmiercią. Kara śmierci grozi również m.in. za cudzołóstwo i kontakty homoseksualne. Noszenie hidżabu przez kobiety od 9 roku życia jest wymuszone prawem, zabronione jest picie alkoholu, noszenie niemuzułmańskiego stroju i kontakty między niespokrewnionymi osobami. Płci przeciwnej. Segregacja płciowa obowiązuje m.in. w szkolnictwie, służbie zdrowia, środkach komunikacji publicznej, na plażach, w kinach, salonach fryzjerskich, lokalach gastronomicznych i obiektach sportowych. Syria. Cenzura w Syrii zaostrzyła się w odpowiedzi na polityczne zamieszki, dlatego też w rankingu C.P.J. Kraj ten przeskoczył z dziewiątego na trzecie miejsce – niech lub na awans! Syria zawdzięcza niedopuszczeniu zgromadzonych mediów do swobodnego relacjonowania wydarzeń oraz represjom wobec własnych dziennikarzy. Korea Północna, liczne organizacje zajmujące się obroną praw człowieka, w tym tak znane jak Amnesty International czy Human Rights Watch, wymieniają Koreę Północną jako jeden z krajów, które nie przestrzegają praw człowieka i w których sytuacja obywateli pod względem owych praw jest najgorsza. Uciekinierzy z Korei Północnej, którym udało się przeżyć, mówią o istnieniu obozów pracy i obozów koncentracyjnych, w których przebywać ma od 100 do 200 tysięcy obywateli. Według ich relacji więźniowie tych obozów poddawani są torturom, i eksperymentom medycznym, w tym na kobietach, przeprowadza się przymusowe aborcje. Zmusza się ich także do ciężkiej pracy ponad siły. Powszechny jest głód. Ponadto, według doniesień uciekinierów, w placówkach tych dokonuje się morderstw i gwałtów. Do tego typu obozów trafiają głównie osoby skazane za domniemane przestępstwa polityczne. W ramach odpowiedzialności zbiorowej do obozów wsyłane są całe rodziny. Nie wolno im zawierać małżeństw, są pozbawieni kontaktu ze światem zewnętrznym, a o jedzenie muszą zadbać sami. Żywią się tym co im samym uda się wyhodować. Według ujawnionych w 2013 roku nagrań, praca w obozach ma charakter wyniszczający. Aparat represji uległ liberalizacji pod koniec lat 90. Gdy okazało się, że Korea Północna ma bardzo niski przyrost naturalny. Liczne wyroki śmierci władze zaczęły zamieniać na mniej dotkliwe kary. W całym kraju, nie tylko wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości, rozkwitła korupcja. Dzięki temu nielegalne oglądanie południowo-kraińskich filmów, słuchanie pochodzącej stamtąd muzyki, a nawet radia z Korei Południowej, to zjawiska, na które władze niekiedy przymykają oko. Prostytucja w Korei Północnej jest kontrolowana przez tamtejszy rząd. Erytrea. Państwo w Afryce Wschodniej położone nad Morzem Czerwonym. W Erytrei nie przestrzega się praw człowieka. Według działaczy praw człowieka Erytrea jest totalitarnym państwem. W 2017 roku Erytrea znalazła się na 179 miejscu w rankingu organizacji Obrony Wolności Prazy Reporterzy Bez Granic dotyczącego wolności mediów. W kraju nie ma niezależnych sądów ani mediów. Ostatni zagraniczny korespondent został wydalony z Erytrei w 2006 roku. Tysiące mieszkańców w Erytrei przetrzymuje się w więzieniu bez procesu sądowego i wyroku. Uwięzieni przetrzymywani są w blaszanych kontenerach albo w budynkach do połowy wkopanych w ziemię, gdzie panują bardzo trudne warunki oraz ekstremalne temperatury. Dochodzi w nich do stosowania tortur i innych okrutnych, nieludzkich oraz upokarzających metod lub kar. Jednym z takich miejsc jest obóz Sawa. Do 2013 roku w więzieniach przebywało z przyczyn politycznych około 100 tysięcy osób. Organizacja Human Rights Watch wydała raport, w którym opisała areszty, torturowanie mieszkańców i przymusowo służbę w armii w Erytrei. Cała ludność Erytrei zobowiązana jest do powszechnej służby wojskowej. Można do niej powołać każdego mężczyznę, który skończył 17 lat i ukończył szkołę. Służba może trwać do 70 roku życia. Oprócz tego można powołać każdą niezamężną kobietę. Służbę odbywa się w wojsku, ale istnieje także możliwość skierowania do cywilnej pracy w dowolnym miejscu kraju na czas nieokreślony. Według ONZ osoby powołane do wojska są w praktyce niewolniczą siłą roboczą. Wyjazd z kraju jest możliwy dopiero po odsłużeniu wojska, a to może trwać, tak jak wspomniałem, nawet 70 lat. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następny odcinek. Ponadto koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również codziennie pojawiają się odcinki. Z tym, że o godzinie 14.00 kanał na pewno Was zainteresuje. Trzymajcie się. Cześć!